Po tym, gdy na osiedlu Witosa w Katowicach została śmiertelnie potrącona 72-letnia kobieta, policja zwróciła się do miasta z prośbą o wydłużenie czasu działania miejskiego oświetlenia. Na początku listopada czas ten został skrócony o 45 minut w związku z oszczędnościami. My taką procedurę wdrażamy zawsze po każdym zdarzeniu śmiertelnym na drodze. Tutaj sytuacja wygląda tak, że jeżeli mamy wypadek drogowy skutkujący śmiercią, zawsze jest przeprowadzana lustracja miejsca. Ta po części miała wykazać, że miejsce, w którym doszło do wypadku, było niedostatecznie doświetlone, co przy tym, że kierowca miał nieodpowiednio odśnieżone i zaparowane szyby, tylko pogorszyło jego widoczność. Miasto tłumaczy, że jest zmuszone oszczędzać, jednak już po sygnałach od mieszkańców i jeszcze przed policyjnym pismem rozpoczęło przywracanie normalnego działania oświetlenia w mieście. Proces przyzbrajania tego oświetlenia trwa już od jakiegoś czasu, dlatego że niestety nie jest to tak, że jest jeden przycisk, który nam włącza albo wyłącza wszystkie lampy w całym mieście. To trzeba robić właśnie manualnie w poszczególnych częściach. Oświetlenie ulic i traktów pieszych w Katowicach do normy ma wrócić tuż przed świętami. Wyjątkiem będą te ulice, gdzie nie ma chodników, czyli na przykład okolice drogowej trasy średniej czy ulic Bagiennej i Kościuszki.